Dobra, widzę, że się nagrywa. Plik się utworzył, także witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z maszynki na scenerii wrzosy EIE 8310 na lokomotywie EP07 1024, czyli dokładnie to, co macie w tytule samego filmu. Anomalie z teksturami nadal nas jeszcze nie opuszczają, no ciągle tu się dzieją jakieś takie dziwne rzeczy. Jesteśmy, słuchajcie, na stacji w Kujacin. Jest godzina, no właściwie to już 17, mówi jest, no 16.59, także no już tak, powiedzmy, że 17. A miałem mieć stąd odjazd o godzinie 16.56, także... Ale niestety, słuchajcie, no spóźniliśmy się przez spalinówkę, która akurat gdzieś tam zajmowała szlak, no i... Ej, sądzę, że się to spóźnienie. Skład odhamowany. No i odjazd. Trzeba robić szybki rozruch. Nie wolno się tu ociągać. A ile mogę tędy pędzić w ogóle? 120 na godzinę. Później stówka, znowu 120, no i... No. 120, 110 i 120. Jakby już całej tej trasy nie można było na tej jednej prędkości przejechać, nie? Czy będę skręcał na ten tor? Tak. Właśnie. Przy prędkości 71 km na godzinę. No też fajnie. No szczęście się nie wykoiłem. Tyle dobrze. No i zaś nadmiarowe wydopiło. Panie, tu się można ociągać, tutaj już musimy zapierdzielać, a nie. Dobra, nastawnik na max, bocznik na max. Ciśniemy. Nie ociągamy się. To jest 20.34. No, słuchajcie, myślę, że dojedziemy do końca tej scenerii do Turowa i już będę kończył live'a. No, ale przynajmniej już będę miał w zapasie parę odcinków z maszyny nagrane, no, podczas jednego live'a. I o to chodzi. Także będę miał wrzucać co środę już odcinki. Dawno niczego właśnie z maszynki nie było na YouTube'a. No, dzisiaj na przykład nie było żadnego odcinka z God of War, dlatego że też zapas niestety filmów się wyczerpał. No, nie miałem po prostu na dzisiaj czego wrzucić. Ja tam widzę żółty semafor. Jaki on? No, tak, to był komunikat do mnie, bo ja mam akurat ten 8310. 80310, no. To jest mój numer pociągu.
Trax. Jest to zamalowanie, nie widziałem jeszcze takiego. Nie spotkałem się jeszcze z takim malowaniem Traxa. Chyba jadę po to torem niewłaściwym, nie? Nie wiem, czy w tym wypadku się nie zmienia. Zwiększyć siłę hamowania i na pozycję neutralną ustawić ten. Zapalić sygnał jazdy rozkładowy czyni. Chyba tak. Nie wiem, jak jest PC2. Od strony maszynisty się powinno odpalać to ten, nie? Kurwa, nie wiem, też. Czuwak. To jest chyba PC2. Tak. Czyli jedno światło musi być takie czerwone. Czyli zobaczę, jak to tylko wygląda, słuchajcie. Nadążę nad tym składem. Ale raczej nie. Albo tak właśnie. Bo chcę zobaczyć, jak to PC... Aha, w ten sposób, dobra. Muszę sobie zapamiętać, że PC2 to jest coś takiego, że po prostu poruszam się torem niewłaściwym, nie? Czyli u góry światło zapalone, od strony maszynisty jest zapalone, ale po stronie... No, po drugiej stronie jest już właśnie czerwone, nie? Co jest grane? Lokomotywa zgasła, czy nie? Stawnik na maksa, bocznik na maksa, ale coś kurde nie chce mi to jechać 100 na godzinę za bardzo. My się zatrzymujemy dopiero w Dębice. Wrzosy i tutaj Dębica 17.14, no to dobra. To już i tak nie zdarzymy.
Już myślałem, że ten autobus też się nie zatrzymi przed przejazdem. Ma szczęście. Też mamy 120 i gdzie lecieć, ale widzę, że tam semafor miga. Ja może sobie ten rozkład jazdy odpalę, bo to cały czas go przykrywam. Możesz wspierać. Chyba już wjadę na ten tor prawidłowy, tak? Czy nie? Nie, jednak nie. Zwiększyć siłę hamowania. To jest nastawnik jazdy na pozycji neutralnej. Dobra. Dalej mogę jechać. Semafor był po lewej stronie akurat. Zwiększyć się uwagę i ustawić się na pozycję neutralną. No i teraz jadę torem prawidłowym. Już jadę torem właściwym. Zwiększyć siłę pociągową i na PC1 ustawić wtedy. Czyli właśnie tak. Czyli normalnie, normalne światło do jazdy w ten sposób.
110 idzie pędzić, także... O, no i znowu nadmiarowy. O, masakra z tym. Ustawić, kurczę, czekajcie, gdzie to było? Okno trybu. Raport szkolenia, a co to jest za podmiot kolery? Raport szkolenia, lista pojazdów, mapa. Może by sobie tam mapę też ustawić, kurczę. Podążaj za kamerą. R5. A teraz... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie wiem co. Właśnie, czy to jest R5, bo teraz nie wiem, no bo oczywiście znowu tekstury się popsuły i nie widzę. Czarny peron. I najprawdopodobniej dojechaliśmy do Dębicy. Ten komunikat był, a tam się niebo dymi, patrzcie. A nie? Ghost coming, tak jak ten Ghost Tower w Vice City. Dobrze, podany wiatr. Wiatr i wiatr, przelot. Dębica. Kabina natyskowa z Brodzikiem, za 974 w Kastoramie. Legnica, ulica Roberta... Umana 9. Wszystko hartowane. Fajne, fajne, ale za płaski ten brodzik. Ja osobiście u siebie mam ten głęboki brodzik. Oczywiście, no ta kabina prysznicowa przypomina taką, kurde, ogromną szafę, ale przynajmniej jest gdzie dupsko zamoszyć. A nie takie te brodziki, wiecie, płaskie. Tryb kreskówkowy. Ja takie kontury włączyły. Tak. I mam tak tylko z tą scenerią.
zatrzymujemy się już na stacji końcowej w Turowie. No to elegancko. No i znowu nadmiarowy wywaliłek. O Chryste. R5. Tylko, że będę czekać. To najprawdopodobniej będzie jedynka. No nie widzę, no nie wiem, który mam kanał radiowy. Mam przestawić na R5, ale no. Skąd ja mam teraz wiedzieć, który ja mam kanał radia? Dobrze. Czyli to jest chyba R5, dobra. Jak słychać OK, no to... To powinno być w porządku. Tu jakaś rzeka se płynie. O, nice. I tam wodospad, nie? Na taki wiecie. Tam dalej już nie ma nic. Słuchajcie, bo zostało jeszcze tylko 5 minut do końca tego, to ja myślę, że ten odcinek zrobimy sobie taki wyjątkowy, już dłuższy i po prostu dojedziemy do tej stacji końcowej. To jest już tylko raz, dwa, trzy. No i czwarta stacja już jest tą ostatnią.
O, co to za takie krzywy? Nagrywam, no, prawie już pół godziny, słuchajcie, ale to dobra, to zrobimy sobie już taki dłuższy odcinek. I będę kończył zarówno nagrywanie, jak i też live'a. Mechaniku, prośba na tym wyjeździe, tam pracują elektrycy, wymieniają, proszę o sygnał Tym, że nie widzę, żeby tu ktoś pracował. Stoi sobie po prostu lokomotywa tylko. Tu nikt nie pracuje. Pewnie złodzieje sieci trakcyjnej. Tak, co mi coś nadmiarowego nie wywali. Podany wyjazd będzie później. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać. Na ten wyjazd. Się pole. D.
Dobra, to staniemy sobie w tym psim polu. Czas zaraz przed samym semaforem. No i będziemy czekać. Okej, o, dobra, mam już podany nawet. Wyjazd podany. Także odhamujemy skład. Oj. Zaraz mi dupa skwadratowi tego siedzenia. Dobra, słuchajcie, także jedziemy do stacji końcowej. No i znowu numerowy. Oj, tak cały czas. A na 17:34 tam miałem już być. Z przeciwka jedzie w klasycznych kolorach. Już idzie cisnąć 120, także lecimy.
Zwiększyć siłę hamowania. No to ile tutaj można w końcu jechać? Kibel nawet stoi tutaj. Stoi na kanał trzeci. Czyli raz, dwa, trzy. Dobry, próba radia. Słuchasz, dobrze, na siódmym. Na siódmym. 6, 5, 4, 3. To był R3 chyba. Turów. Pociąg Intercity Matejko ze stacji Policja wjedzie na tor drugi przy peronie drugi. Pociąg kończy bieg. Przesyłki konduktorskie wydaje kierownik pociągu w wagonie 16. Prosimy zachować ostrożność i zbliżać się do krawędzi peronu. Dobra, dojedziemy tylko do końca tego i peronu. O, otrzymał się na jakiejś czarnej teksturze, dobra. Zapalić sygnał jazdy manewrowej, wyłączyć używanie pociągu, zaczekać na zakończenie wymiany pasażerskiej, załączyć hamulec lokomotywy. TB1. No i dobra, słuchajcie. Także dojechaliśmy. Do końca. Jesteśmy, słuchajcie, w Turowie. Tak więc, cóż. Odcinek nieco dłuższy, no bo nagrywam go już 40, no właściwie to już 4 minuty będą. Także cóż, bez przedłużania. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka. I zaglądajcie na moje pozostałe social media, do których odnośniki oczywiście znajdziecie pod spodem. No i oczywiście nie zapominajcie wbijać też również tutaj na Twitcha na live'y, gdzie oczywiście możecie... znacznie wcześniej obejrzeć to, co oglądacie teraz, tak? Więc to obejrzycie pewnie za jakieś parę miesięcy, może tygodni.
No ale, wiecie, lepiej zawsze być na live'ach i oglądać po prostu na bieżąco, nie? Także dzięki za dziś, słuchajcie, ja też znikam, zarówno z live'a i ten. Także i z widzami tutaj na YouTubie się żegnam, jak i też z widzami na Twitchu również pomału się tutaj będę żegnać. Także widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień, jeżeli oczywiście coś nagram do tej pory.